Witam w kolejnym odcinku mojego programu. Znowu przepraszam, że długo go robiłem, ale jest bardzo, ale to bardzo zajebisty odcinek. Tym razem wedrze się do skóry kaszanek, czyli po polsku mówiąc, wilczy szaniec. Wilczy szaniec to gra opowiadająca o II wojnie światowej, tak jak Ardennes Offensive Airborne Troops. Naszym wielkim celem jest załatwić Hitlera oraz zabić wszystkich niemieckich żołnierzy. Bardzo dobra fabuła. Oczywiście ironia. Twórcą tej gry jest firma Studio Solaris, a dystrybutorem jest znany i lubiany Onigames. Teraz czas na oceny z neta. Gry online 6,1/10, gry.pl 7,9/10. Nie znalazłem żadnej innej recenzji tej gry. Może dlatego, że ta gra to żal na kółkach, ale dość gadania. Czas włączania gry i pokazania głównego menu. Oto główne... ale zaraz, gdzie do chuja pana jest główne menu? Czyżby to co teraz widzę jest menu? Żal na kółkach, ile mam jeszcze czekać? O, już menu się pojawiło. W tym menu jest nowa gra, wczytaj. Zapisz, zapisz, lol, jest także niedziałająca gra po sieci. Opcje sterowanie, przecinek rozdzielczość, dźwięk i wyjście, HMMMM. Czy sterowania dźwięku i rozdzielności nie mogli włożyć do opcji? Dziwne. Jeszcze dziwniejsze jest to, że to menu jest identyczne, jak kolejna kaszanka tego studia. Ta kaszanka to Tytus, Romek, a akcent Tomek. Ta gra to żalowa i bezsensowna platformówka z chorymi elementami przygodówki, ale koniec opisywania Tytusa, czas na wilczego szańca. Przed głównym menu gry jest intro. W intrze tym są fragmenty filmu wojennego z badziewnym lektorem. Jego głos jest taki, jakby robili mu podwójne gardło 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. A zresztą usłyszcie sami. Ze stratami posyła do walki kolejne oddziały. Do walki, której już nie można wygrać. Jednym z plusów tej kaszanki jest to, że w grze mamy dużo broni. Kopniak, pistolet, MP40, snajperka, Panzerfaust, miotacz płomieni oraz... kiełbasa? OMG, po co mi to jest? Może da się tym zabić naszych wrogów? Nosz w dupę, przegrałem. Kiełbasa nie nadaje się do walki z wrogami, ale tą kiełbaskę możemy dać pieskowi, który na chwilę zrobi tak, że nasi wrogowie nie będą strzelać. A swoją drogą, nagranie tego jak dawałem pieskowi kiełbasę, było bardzo ciężkie, ponieważ... bo ci idioci, wrogowie mają nieuleczalnego pierdolca i zabijają się nawzajem. Tak, w tej grze tak się dzieje, bez komentarza. Hej Mateuszu, może się pozabijam? Hehehe, dobry pomysł. Tak więc jak mówiłem, przeciwnicy to zwykli idioci. Kolejną rzeczą, którą można powiedzieć o naszych wrogach, to to, że pojawiają się znikąd. Patrzcie, ja sobie tutaj do nich strzelam, a za mną pojawia się niepodziewanie wróg. What the f- Kolejnym minusem tej gry jest to, że inteligencja wrogów jest niższa niż chodnil. Kolejną rzeczą jest to, że wróg musi być przy eksplodujących deczkach, żeby go zabić granatem. OMG. Widzieliście jak on zdychał, ale żal. Puszczę w zwolnionym tempie. Oto co z niego pozostało. O kurwa, ale żal. Oho, kolejny wróg znikąd. Teraz pokażę jak rzucę granata do wroga, który nie będzie koło beczki. No jak ja cię pierdolę, świetny realizm gry, że normalnie żal.ru. Drugim plusem tej gry jest zajebisty kopniak, czyli symulator Chucka Norrisa. Test your might.
Przegrałem i skończyło się kopanie po jajach. Kolejnym minusem są efekty specjalne takie jak krew, wybuchy i inne takie. Zobaczcie na wybuch beczki. Ale żałosne, te płomienie to chyba zrobili w Paincie i wsadzili do gry. No comments. Dobra, teraz czas na podsumowanie, bo po prostu nie chce mi się dalej opowiadać o tym głównie. A po drugie mam ograniczony czas programu. Gra Wilczy Szaniec jest chyba dziwną grą wojenną. Grafika jest bardzo słaba, dźwięki są na bardzo niskim poziomie. Grywalność zanika. Jak nie macie nic do grania i chcecie pograć w bardzo słabą kaszankę za 9,99. To proszę bardzo, ja natomiast tego tytułu nie polecam i już nigdy nie zagram w niego ani razu. Czas na oceny końcowe. Grafika 1. Audio 0. Grywalność 0. Ocena końcowa 0. Lepsza od Ardennes Offensive, ale gorsza od Airborne Troops. Nie polecam. A w kolejnym odcinku programu gra European Street Racing, czyli sequel FSR.